Cześć, witajcie w nowej serii na moim kanale. Jest ją gra Earth Space Colonies, gra, w której rozpoczynamy kolonizację Marsa, w której będziemy po prostu budować swoją pierwszą bazę na Księżycu. Gra zawsze rozpoczyna się od samouczka. Także będzie na razie postępować razem z samouczkiem. Chwilę pograłem, żeby ograć po prostu zasadę gry, więc mniej więcej wiem już co trzy. Gra jest we wczesnym dostępie, dostępna na platformie Steam. Jeśli nie zapomnę, dam w opisie nie komentarz, tylko linka do strony tej gry. Więc jeśli będziecie chcieli, możecie sobie ją zakupić i spróbować skolonizować Mars. Planetę Mars. Dobra, na dzień dobry mamy widocznie, jak widać, tutoriale, co trzeba robić i po prostu na razie no, czekamy, aż powiedzą nam, co mamy robić. Ale póki co chcę wam pokazać fajną sprawę, bo jak nam się zmieni na przykład rozwijanie naszej kolonii, można sprawić, że kolonia nam zniknie. Tylko, że na razie oczywiście nic takiego nie dzieje destrukcyjnego, bo nie mamy jeszcze tej kolonii. Możemy wywołać deszcz meteorytów. Yeah! Więc wszystko nam pierdyknie w pizdu. Jeden potężny meteor pierdyknąć może i leci, kurde, i tak właśnie wyginęły dinozaury. Tylko, że cholera, trochę nie trafił. Ale spokojnie, leci już drugi. Szkoda, że kraterów nie zostawiają, no ale znaczy trochę zostawiają niby. Ciekawe, czy później można coś kolonizować na tym, czy też nie. Możemy też solar flare, ale to tam takie bardziej fizyczne, że tak powiem, czy tego nie będzie tutaj widać za bardzo. I atak kosmitów, czego w sumie jeszcze nawet nie widziałem tutaj, ale aha. I pewno niszczą jakiś docelowy punkt na mapie, tak jak reszta tych rzeczy. O, puszczają laser beam i dzieje się moc, znaczy zło, dzieje się zło. Tam jest, wypalają czy nie, bo nie widzę, halo. Dobra, oni nic nie wypalili. Dobra, rozpoczynamy rozgrywkę. Budujemy pierwszą naszą kolonię. Nie wiem, czy jest dobrze zacząć to w centrum, czy nie w centrum. Powiedzmy, że zacznę to przy tym tutaj pięknym głazie. Tutaj mamy kasę, mamy prąd, oksygen, czyli powietrze, wodę i jedzonko. Pierwsza kolonia, raczej Colony One, tak nazywamy tam pierwotną taką sondę, która przybyła na Marsa. Ona dostarcza nam 20 prądu, 10 powietrza, 10 wody i tak dalej. Dobra, tutaj mamy cele główne, więc musimy budować dwa takie dla załogi rzeczy, takie dwa pokoje jak gdyby. Trochę tu się buduje niestety, więc cóż zrobić. Taka jedna rzecz, która mnie tu trochę irytuje, aczkolwiek... Znaczy, źle mi się kojarzy, tak powiem, o. To jest takie, wiecie, kupowanie czegoś od któregoś tam levelu, nie? Że na przykład możemy od drugiego levela coś tam kupić. To jest takie trochę... No nie lubię czegoś takiego, bo mi się kojarzy z takimi gierkami na Androida, gdzie wiecie. Musicie na przykład tam mieć któryś level, żeby coś wykupić, coś kosztuje ileś energii i nie możecie na przykład grać z tego za jednym zamachem, tylko musicie czekać dni. Nie wiem, dzień na przykład, żeby się zregenerowała energia, że ani coś zrobicie. To jest takie... To mnie męczy bardziej niż życie. Zachęca, żeby wracać do takiej gry. I po prostu to taki ma wydźwięk. Tak to po prostu widzę to i to trochę mnie irytuje, ale to... Na szczęście nie trzeba to czekać oczywiście, żeby cokolwiek zrobić. I tutaj jest taka fajna rzecz, o czym zaraz zresztą powiedzą na tutorialu, dlatego też nie będę teraz się w to zagłębiał zbytnio. Ale okej, musimy teraz solar moduł zbudować. Właśnie nie wiem, czy to zrobić tak bardziej uporządkowanie, czy też nie. Ale dobra, zróbmy to uporządkowanie. Znaczy, jako tak uporządkowanie. Jak widzicie, solarne moduły nam nie budują się, tylko tam zrobią zsyłkę, zrzut punktowy z góry. Bo gdzieś tam, gdzieś jest stacja kosmiczna, która nas zaopatruje i obserwuje przebieg naszego dobrego sprawowania. Yeah! Dobra, trzeba postawić dwa moduły solarne. Dobra, gdzieś mniej więcej tak, będzie chyba prosto. A tu krzywo! Widzicie, nasz pierwszy Marsjanin! Pierwszy Marsjanin tu jest. Halo, przywitaj się z ludźmi! A zrobiony całkiem ładnie. Nie można powiedzieć, bo jest ładnie wykonany. Odjebany perfekcyjnie, można by powiedzieć. Dobra, zrobiliśmy im elektryczność. Te tankowce to są te gabloty mieszkalne, które mogą pomieścić 15 typa.
i też oni to robią. Dobra, każdy taki mieszkalny blok może produkować jakieś tam materiały, które później będzie można sprzedawać, ale to dopiero później. Aczkolwiek nie zaszkodzi, żebyśmy zaczęli to budować. Czyli najlepiej jest zbudować coś, co dużo kosztuje. Nie wiem, z 10? I z 10. Dobra, jest typiara, która nam mówi, co robić. I będzie tam dawała cele misje. Land Oxygen Module. Dobra. Dobra. Musimy najpierw coś porobić, w sensie wyprodukować parę główien, bo jak widzicie, to nam daje punkty expa. I zaraz powinniśmy... O, mieć piąty poziom właśnie. Mamy piąty poziom, trzeba zbudować Water Module, żeby dostarczyć trochę wody. I nie wiem, czy to teraz nie zrobi czasem gdzieś tu w rogu, żeby to się tak nie wolało w możliwie zamieszkanej części naszej bazy. O, to jest najlepsze określenie na to, czym teraz operujemy. Dobra. Mamy kolejne. Oxygen Module. W sumie nie wiem, czemu to po dwa robię, bo niedługo może mi braknąć siana, zanim cokolwiek tu zrobię. Dobra. Wszystko nam tu ląduje powoli. I Modular Habitat można kupić, czyli to. To czemu tak mało? Bo nie ma jedzenia, już jedzenie jest, proszę bardzo. Cargo moduł nam dodał trochę jedzonka, na dokładnie 30. Dobra, możemy teraz zbudować lepszą strefę mieszkalną. Jestem ciekawy, czy to mogę jakoś tak fajnie połączyć z tym. Szczerze powiedziawszy, wątpię, ale... Dobra. Powiedzmy, że tu chcę to wybudować. No właśnie, czyli jest taka jedna z lepszych struktur. Ale tu jest jeszcze coś lepszego o wiele. Apartamenty, to już takie naprawdę są koks. Nie wiem, czy to mi się zdaje, ale to może dawać nam możliwość budowania w górę, aczkolwiek mogę się mylić. Okej, okay, build goods to improve ten... doświadczeniem. No, storage is full, zajebiście, już nic nie możemy więcej zrobić. Trzeba będzie to sprzedawać, ale na razie niestety marketplace jest zablokowany. Dopiero za dwa levele będziemy mogli marketplace odblokować. I to jest właśnie też to, dlaczego nie lubię tego typu rozwiązań. Bo trzeba czekać, zanim można cokolwiek fajnego zrobić, chociaż potrzebujemy tego. Dobra. Ludzie się cieszą, bo mają dużo dostępnych rzeczy. Właśnie, zanim cokolwiek zrobię, przydałoby się zatrudnić gościa, który będzie mi naprawiał ewentualne sprzęty, bo jak widzicie, się zużywają dosyć szybko. Nie sprawdziłem, co się dzieje, gdy one zużywają się zupełnie, także nie jestem w stanie wam tego powiedzieć. Ale pewnie nie dzieje się z nimi nic fajnego. Dobra, 84 zaraz się wybuduje, zaraz wypełnimy swój cel misji. I zobaczymy, co dalej nam zlecą. To ogólnie, jak widzicie, można łączyć, teoretycznie, to niby nie jest połączone, ale fajnie to wygląda, będąc teoretycznie połączone. Dobra, mamy storage is full, także nie może nic zrobić. I teraz tak, build solar farm, czemu by nie, tu jest farma solarna, chociaż ferma, o, taka, można to tak nazwać. Dobra, to się buduje dosyć szybko. Także zaraz będziemy mieli więcej energiów i co potrzebujemy jeszcze, to jest landing pod do lądowania tych naszych takich rzeczów. No tylko, że kurde, nie widzę, gdzie jest... Gdzie jest ten zasrany... Tu jest landing pad. Co potrzebujemy? Aha, energiów więcej. No, więc trzeba poczekać, aż to się wybuduje. 50%. Gdzie jest ziomeczek? Dobra, weź napraw to. Gdzie jest zamiar, który naprawia? Halo. On ma taką zieloną zbroję, znaczy zieloną skafander powinien mieć. On się w ogóle zbudował? Nie, jeszcze nie, dobra. Jeszcze nie żyje typek, także spokojnie. Uspokójmy się, zaraz będzie budował. Dobra, widać, nasza kolonia liczy 65 Marsjanów. Marsjanów, bo w sumie jak my jesteśmy Ziemianie, bo mieszkamy na Ziemi, to tamci są Marsjanie, tak? I to wcale nie są ufolutki. Jakkolwiek to nazwałam, to nie wskazywa. Dobra, mamy panel solarny, można wybudować pierwszą w świecie, na Marsie landing pad. Dobra, bierzmy strefę lądowania i od razu zbudujmy hydropię, dobra. To niby można łączyć, to jakoś będą można obracać, ale jeszcze nie zauważyłem tego jak. Niby trudne, czekajcie, jakbym to plus, minus, nie, to jedyne co widzę. Okej, szukając klawisza obracania, przypadkiem wyłączyłem nagrywanie. Dość śmieszna sytuacja. Dobra, nie wiem co ostatnio mówiłem.
bo nie zwróciłem uwagi na to, kiedy przestałem nagrywać, ale dobra, więc najwyżej się powtórzę, ty będziemy mogli produkować sobie żarełko, które będziemy po prostu później mogli sprzedawać, a tutaj będą lądowały różne zaopatrzenia, bo tutaj jest kilka planet, już można się wymieniać między planetami i dbać o swoją kolonię gdzie indziej. Tu mamy storage, który jest chyba zablokowany, dlatego, bo w sumie nie wiem czemu by tu na przykład się miało teraz nie robić. Bo storage jest full, a tu mamy storage, który jest, no tak średnio bym powiedział. Dobra, koleś się wyprodukował, halo, koleś w niebieskim skafandrze, znaczy w zielonym, przepraszam. Wypierdalaj naprawiać. Minusem jest to, że nie ma tu kolejki rozkazów, więc jak będziemy mógł klikać non-stop na coś nowego, to on nie skupi się na jednej rzeczy, tylko będzie grzebał. Dobra, marketplace'a wybudujemy. Dobra. Czyli dobra wiadomość, nie trzeba bawić się w latanie statkiem. Ja, statek sam będzie latał. Gdzie mamy to nasze kochane, nasz kochany sklep? Nasz kochany sklep znajduje się tutaj. Także wybudujmy go przy naszej hydro coś tam. I tu tak samo ważny jest storage, właśnie, storage room. Storage room, gdzie ty pójdziesz pewnie tutaj, bo tak fajnie się komponujesz z tymi rurami. Dobra, mamy dużo energii, mało oksygenu. Wypadałoby trochę dorobić kolejny moduł. Dobra, tu będzie tlen. Panie tlenu. Dobra. Okej, okay, bigger communication array. Trzeba coś tu zrobić, żeby usprawnić komunikację, ale dostałem tylko $260. $260, z tym nie zrobimy nic dużego, ale na szczęście zaraz przyjdzie nam... Już się to zbudował w storage? Nie, halo, więc czemu? O, proszę, już mamy storage, dobra. I tu jeden z minusów, który, no nie wiem, czy zostanie naprawiony kiedykolwiek, jest to, że trzeba klikać multum razy, żeby wyprodukować jakąś rzecz. W sensie na przykład 10 rzeczy chce się zrobić, trzeba klikać te 10 jebanych razy. I tak samo po to sprzedaży. To jest trochę męczące, bo w późniejszych etapach gry trzeba robić tego dużo. Ale nie tak dużo, tak dużo, w chuj dużo. Więc... Więc to jest trochę męczące, ale nie wykluczone, że twórcy pomyślą nad tym, znaczy może już nawet o tym wiedzą, po prostu jeszcze tego nie zaimplementowali, bo gra jest we wczesnej fazie rozbudowy, więc wiecie, no ma swoje jeszcze minusy i będzie miała, więc jeśli kupicie tą grę, to tylko na własną odpowiedzialność. Zdziwcie się, jeśli gra będzie miała dużo błędów, spowodowana właśnie tym, że ona jest we wczesnym dostępie. Dobra, ziomek widać nam naprawia. I teraz powinien lecieć do tej naszej rzeczy piękny. Congratulations, level up! Aż tam wtórują ludzie takie, uuu! Cieszmy się! Też się cieszę. Dobra, mi chodziło tu, żeby kliknąć. To trzeba dobudować. W sumie wszystko to może dobudować, no bo mamy trzy, że tak powiem, sloty w kolejce. I tak, teraz jest tu coś takiego, że gdzieś to było... W storage? Nie storage. Tutaj? Nie tutaj. W botanice? W markecie może? Tak, w markecie. Można kreatować rzeczy. Na przykład potrzebujemy... Co potrzebujemy? Oxygen upgrade, prawda? I widać, że potrzebujemy tego teraz, tak? A to nam daje przez... Co? Oxykite Rig Rock. Dobra, ludzie to muszą najpierw wynaleźć. Communications. Czego nam brakuje? Brakuje nam prądu i ludzi. Czyli jak wiadomo, jak nam brakuje prądu i ludzi, to trzeba dokupić kolejny luxury house. Tak się wypowiem. Dobra, i postawmy go może tutaj. I kolejną farmę słoneczną, na którą nas nie stać, dlatego musimy posprzedawać swoje rzeczy. I tu właśnie... Szkoda, że to się nie robi automatycznie, kurde. Żeby tak jakiś taki, wiecie, przychód był taki... No niekoniecznie zależący od naszych kliknięć, bo... Często możemy zapominać coś tam budować, w sensie dawać do kolejki, żeby się tam, wiecie... Żeby się tam tworzyło i to może być później na dłuższą metę wkurzające właśnie, więc to jest taki na razie jedyny minus taki poważniejszy dla tej produkcji. Aha, dobra, ja to chcę naprawić. Znaczy nie chciałem w zasadzie. Ej, naprawiam w zasadzie to, bo jesteś blisko. Wrócisz czy nie wrócisz? A może się kolejka rzeczywiście tworzy? Dobra, nieważne. Marsjańskie żarcie, no nie możemy jeszcze, a to dosyć dużo fajnie stoi, więc jest słodko. Dobra, trzeba oczywiście spamować tym gównem, żeby to się wszystko powytwarzało. Zaraz będzie tam... Będziemy mieli możliwość dokupienia, czyli produkowania w kolejnym habitacie. To też jest spoko. I tak, tutaj coś tworzycie, nic nie tworzycie, to gumę twórzcie!
Rubber. Prawdopodobnie te jednostki, w sensie z tym będzie można później też coś robić, w sensie z tego coś tworzyć. Ale są jeszcze takie materiały, które można pozyskać z samego Marsa. I to pewnie będzie pod... Built into Oxygen Production, właśnie, pod tym czymś, cokolwiek by to nie było. A to jest chyba... To jest chyba Oxygen Plant, to będzie... Nie, to nawet nie jest to jest co innego jeszcze. To jest... Chyba, tego nie widzę. Coś tu pewnie, dobra, mniejsza. No właśnie, to z tym nic nie zrobimy. Zobaczmy, co tam w sklepie słychać. Pewnie możemy coś tu posprzedawać, oczywiście, mamy to pod sprzedaży różne rzeczy. No i to właśnie wkurzające, że no nie można zrobić nic, bo trzeba to sprzedawać na własną rękę. A na przykład jak ktoś nie ma zdolności handlowych, to co? No to mam przejebane. Dobra, 15, a tak 1200, no nie jest tak źle, no. Są rzeczy, które są w miarę, nie są tak drogie. Dobra, kolejna farma prądu. O, to jakiś większy łazik już łazi. Znaczy, tu jest w zasadzie łazik, a to jest jakiś autobus dla Marsjan, czy coś. No, tu się wszystko buduje. Najważniejsze, żeby była ciągłość produkcji, żeby później to można było sprzedawać. Przydałby się jakiś bot, który by to wszystko robił za nas, naprawdę. No, podejrzewam, że to będzie zaimplementowane, nie? No bo kurde... No trochę to jest męczące, nie? No, już to mówiłem i będę mówił non-stop. No to jest męczące. Dobra, ale produkuje się, więc nie ma co narzekać. Czekajcie, tu gardeny. Czy gardeny? Tak, gardeny już nie produkują tego, więc produkują marsjańskie jedzenie. I soja beans. Sojowe coś tam. Repair, launch vehicles, research new technologies. Właśnie, można wynaleźć. Tylko co ja tu właśnie... Dobra, będzie się robiło. To tutaj już zaraz się wybuduje, więc spoko. O, subcio, to się naprawia, to też już naprawia, jak już tu jesteś. A tu na przykład robotyka Tytan. No, tego jeszcze nie jesteśmy w stanie, widzicie, wybudować niestety. No to wszystko, ale to wszystko jest nanofibersy. No właśnie, nic jeszcze, no musimy tu wybudować jakąś pewną kopalnię czy coś. Ale communication array, bo jesteśmy w stanie to wybudować? Jesteśmy w stanie to wybudować, co robiście? W sumie fajnie to się prezentuje gdzieś tutaj, koło tego. Szkoda, że tak nie może blisko tego wjechać. Może jak od góry będzie bardziej precyzyjne. Tu jest communication array. Niestety nie. Dobra, niech będzie tutaj. Prąd mi spadł, spadli mi ludzie. Wolni ludzie oczywiście. Wszyscy zajęci, he. Niewolnictwo. Dobra, tak, co tu my to mamy? Możemy posprzedawać oczywiście. To już robimy. Marsjańskie żarełko. Tutaj jakieś inne gówno. No i to na razie gra na tym polega, że będziemy po prostu produkować, sprzedawać i zżebrać na coś, żeby się w końcu rozwinąć. Ale dobra, no sprzedawanie tych rzeczy daje już nam coraz więcej profitów. No coraz więcej produkujemy. Tylko najgorzej, że sobie musimy to produkować. Okej. Posprzedawać wszystko jak leci. Budować gospodarkę. Można teoretycznie to wysyłać w kosmos, ale to jest mało wydajne z tego, co zaobserwowałem. Dobra. Built into Oxygen Production. Dobra, czyli chyba trzeba tu coś z oksygenem zrobić. Ej, naprawię mi ten moduł, ale już, bo mi to zaraz upadnie wszystko. Dobra, dodam kolejnego naprawiarka, bo jednak on się może przydać. Tutaj research, jaki 36, okej. Okay. Subcio. No, ta informacja na niepotrzebne. To jakieś upgrade'y, właśnie, potrzebujemy tych rzeczy, co możemy zrobić w marketplace'ie, możemy ich użyć do właśnie stworzenia upgrade'ów tego naszego jakiegoś tam rzecza, którego chcemy upgrade'ować. Nie wszystkie są upgrade'owalne, ale dużo z nich jest, a szczególnie tych wyższych technologicznie rzeczy. Dobra, posłuszmy po 10, w sumie dobra, stwórz tyle, ile możesz. I tu jest fajne, że nam dochodzi exp za to i już nie trzeba się tak bardzo męczyć. Ten cholera wolno idzie do tego, że to się wszystko zdąży popsuć, zanim on gdziekolwiek dojdzie. Dobra, zobaczmy, jak wygląda storage. Nie storage, to jest storage. Halo, storage. 135 mamy, dobra, 58 zajętych. Lecimy tylko jeszcze szybko do marketplace'u to sprzedać. Nie crafting. Do marketplace'u, dobrze. Sprzedajemy wszystko najcenniejsze, potem te mniej cenne rzeczy. Ciekawe w ogóle, gdzie oni to sprzedają. Czy tym ludziom, kurde,
ludzie to robią po to, żeby to później kupować, o, a potem się dziwi, że wszyscy kradną na Marsie. Pierwszy Polak na Marsie to zrobił, ukradł wszystko. Dobra, marsjańskie żarcie i to, powinno styknąć. Mamy dwa kafle, zajebiaszczo. To się zaraz powinno przestać budować i jest, Communication Array poszło w świat. Laser Communication. Co tyle, serio tyle będziemy laser komunikacji? Ja pierdzielę. 1500, żeby to odblokować, no to jest trochę, trochę to jest, no nie powiem, że nie. Dobra, ten ludziek się buduje, już zaraz skończy. Ale wiecie co, w tym odcinku to było na tyle. Jeśli spodobał wam ten odcinek, chcecie więcej, chcecie zobaczyć, jak ta baza się rozwija, dajcie łapki w górę, piszcie komentarze. Chętnie nagram coś więcej, bo widać, że gra ma duży potencjał. Także serdeczne dzięki za obejrzenie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, trzymajcie się, strzałeczka.